Ostatnio w nasze redakcyjne dłonie wpadła najnowsza kołyska od firmy NG. Kiedy przyjrzałem jej się dokładnie, miałem nieodparte wrażenie, że projektował ją karpiarz. Być może nawet pod własne potrzeby. Czemu tak uważam? Zaraz wyjaśnimy. Pierwszym z wielu atutów są regulowane stópki w nóżkach. To jest bardzo potrzebne, zwłaszcza gdy łowimy na nierównym terenie. Kolejną rzeczą jest możliwość wypięcia z ramy, co umożliwi nam dokładne wypłukanie maty przed transportem do domu. To bardzo prosta czynność, bo miękki, bardzo gładki i śliski materiał kołyski nie przyjmuje zapachu i jest łatwy w czyszczeniu. To, że jest bezpieczny dla ryb, jest oczywiste. Natomiast do przechowywania złowionej ryby i jej późniejszego zważenia mamy specjalną torbę z pływakami. Produkty są z jednej serii i idealnie się ze sobą komponują. Torbę możemy doczepić do kołyski rzepami. Na rzepy doczepiany jest też wygodny materacyk pod kolana. Przed chwilą wspomniałem Wam, że kołyskę tę mógł projektować karpiarz. Teza śmiała, ale da się obronić, między innymi dzięki tej siatce. Siatki, które znajdziemy w bocznych ściankach, wodę z kołyski odprowadzają na boki, a nie tak jak w wielu innych modelach, środkiem wprost pod kolana karpiarza. Konstrukcja podstawy także została dobrze przemyślana. Nogi kołyski i rama są połączone dodatkowo specjalnym klipsem. Ma on zabezpieczać ją przed przypadkowym złożeniem nóg. Produkt wyposażono w narzutę chroniącą wnętrze przed opadem i nieczystościami. Do kołyski możemy także dokupić wcześniej wspomnianą torbę z pływakami. Wyposażona jest w 3 pary uchwytów do przenoszenia ryb i stalowe kółka, tak potrzebne do zaczepienia na wadze. Użyto tu mocnego materiału nylon wraz z nierozciągliwą siatką typu mesh. Podstawowe wymiary kołyski to 1,25 m długości, 75 cm szerokości, a waży jedynie 3,5 kg. Od podłoża dzieli rybę 35 cm plus dodatkowe 10 cm na regulację nóżek. W transporcie to 75 na 65 na 20 cm. Torba z kolei jest długa na 120 cm, szeroka na 60, a waży wraz z pokrowcem jedynie 1,15 kg. Wymiary transportowe to 120 na 10 i 10 cm.